Was na moim kanale. Tematem dzisiejszego filmu będzie blokowanie skarpet. Blokowanie jest to nadawanie kształtu dzianinie poprzez jej naciągnięcie na mokro. W przypadku skarpet idealnie sprawdzą się takie oto blokery. Zostały wykonane ze sklejki o grubości 6 mm, ręcznie wypolerowane i zabezpieczone lakierem wodnym. Są naprawdę bardzo gładkie, także nie ma możliwości, żeby dzianina się na nich zahaczała. Występują w różnych rozmiarach i w różnych wersjach tutaj tych ozdób. Są te ozdoby ażurowe, tutaj mamy na przykład takie kłębuszki, tu są serduszka, jest kilka tych wzorów. Pełnią one funkcję estetyczną, ale też dzięki tym właśnie ażurom skarpety założone na blokery szybciej schną. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają skarpetki zblokowana skarpeta, a jak niezblokowana. Tutaj mamy skarpetę, którą blokowałam. I widzicie, że ona ma już taki fajny kształt. Ten wzór ażurowy jest taki bardziej widoczny, uwypuklony. Natomiast tutaj jest skarpeta, która nie była blokowana. No i widać, że jest ona inna. Wzór jest mniej widoczny, taka jest bardziej skurczona. Ktoś mógłby powiedzieć, że po co blokować skarpety, skoro i tak założymy je na nogi i one się tam same dopasują do naszej nogi. No i to jest racja, ale blokowanie ma takie zalety, że po prostu ta skarpetka wygląda ładniej. Jest to szczególnie ważne, jeżeli chcemy zrobić zdjęcia skarpet, chcemy je sprzedawać lub dać komuś w prezencie. I jeszcze dla mnie dodatkową zaletą jest to, na przykład tutaj ja robię skarpetkę i sobie po prostu przymierzam w trakcie robienia, czy kiedy mam robić piętę, jaka ma być szerokość mojej skarpetki, czy mam zwężać, czy poszerzać, i tutaj tak samo z cholewką. No i tak to wygląda. Powiem Wam troszkę więcej teraz na temat rozmiarów tych blokerów. Tutaj mamy rozmiar S i to jest na długość stopy 24 cm, a na rozmiar buta 35-37. Rozmiar L na długość stopy, przepraszam, ominęłam M, już mówmy po kolei. Rozmiar M na stopę o długości 26 cm, a rozmiar buta 37-39. LK będzie na długość stopy 28 cm, rozmiar buta 39-41. I XL na długość stopy 29, a rozmiar buta 41-43. Tutaj mamy blokery dziecięce. Na długość stopy 20 cm, 18 cm, 15 cm i 12,5 cm to są najmniejsze blokery. Teraz jeszcze powiem Wam, jak blokować skarpetki. Moczymy albo pierzemy skarpetki. Wyciskamy lekko w ręczniku, wkładamy do każdej z nich bloker, czekamy aż wyschną i gotowe. Napiszcie mi, co sądzicie o blokowaniu skarpet, o używaniu blokerów. Ja powiem Wam, że bardzo się w to wciągnęłam. Tak jak w swoim życiu niewiele zrobiłam skarpet, tak teraz w ostatnim czasie właśnie zrobiłam jedną parę, drugą robię i na pewno jeszcze zrobię ich więcej. Spodobało mi się to blokowanie i ten efekt, jaki można uzyskać dzięki temu. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was na mój kanał i
Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was.